straciłam mojego męża. Ubawa jest historią dziejącą się w czasie II wojny światowej. Jest thrillerem wojennym z zacięciem psychologicznym. Zabiłem swoją żonę. Dwa razy w myślach. Napięcie rodzi się w zupełnie innych momentach niż gonienie się z pistoletem. Chociaż i takie momenty są w tym filmie. Dostałem tę propozycję, to pierwszą myślą było: Boże, nareszcie, nareszcie. To tego typu rola chodziła mi po głowie od wielu lat i miałem swoje przypuszczenia na temat tego, jak mógłbym to zagrać, jak widzów zaskoczyć. Wpuściłem cię pod dach, a z ciebie taka sfołacz dać. Próbowaliśmy walczyć o tego Kondolewicza, żeby to nie był taki Golasz Filip, który jest chodzącym złem. Byłaś już z mężczyzną? On narobił świń w swoim życiu, ale narobił je, bo w coś uwierzył, prawda? Chciał dobrze. Czy widzowie ocenią to jako szwarc charakter, czy jako postać tragiczną? I tak ja wychodzę na swoje, także to był dla mnie miły prezent. Zastąp mnie godnie. Z moją filmową żoną Sonią Bohosiewicz musieliśmy odegrać brawurową i wstrząsającą scenę erotyczną, co miało ten suplement nieznany widzowi, że Sonia była chyba w czwartym czy piątym miesiącu ciąży w tym momencie, więc tylko mnie prosiła, żebym jednak był delikatny, bo tam już synek się niepokoi, że coś się tam dzieje z mamusią niedobrego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Sztur. W filmie Obława gram Henryka Kondolewicza. A ten film naprawdę warto zobaczyć. Do zobaczenia.